Cześć, z tej strony Klaudia i dzisiaj przychodzę z wielkim haulem kosmetycznym z Paeza. W dzisiejszym filmie pokażę Wam te wszystkie kosmetyki, które znalazły się w wielkiej paczce, którą pokazywałam jakiś czas temu na Snapie. Jeżeli mnie jeszcze nie obserwujecie, to gorąco zapraszam. Zaczynamy sobie od podkładów. Pierwsze podkłady, jakie bardzo wpadły w mój gust, są to podkłady Paeza Liquid Powder Double Skin Matte. Ten podkład mam dzisiaj na sobie. Ja wybrałam sobie dla siebie najjaśniejszą wersję, czyli numerek 10M. Mam tutaj jeszcze 20M, 30M oraz 40M. Jak sama nazwa wskazuje, produkty są matujące, faktycznie bardzo fajnie wyglądają na cerze i nie potrzebują użycia pudru po nałożeniu. To są tak naprawdę jedyne z produktów z tej dzisiejszej paczki, które udało mi się użyć i które już miałam na sobie i które przetestowałam. Kolejne podkłady z tej samej serii, tylko wersja Aqua, właśnie te nazywają się Liquid Powder Double Skin Aqua. I są to podkłady nawilżające, tych jeszcze nie testowałam, nie miałam okazji użyć. I mamy tutaj tak samo 4 wersje kolorystyczne, 10A, 20A, 30A oraz 40A. Tak prezentują się na skórze. Jak widzicie, te kolory są totalnie inne, także na pewno uda Wam się dopasować kolor dla siebie. Następna seria podkładów, która znalazła się w mojej paczce, to seria Lash Satin i są to podkłady rozświetlające. Mam tutaj znowu 4 opcje kolorystyczne. Tutaj numerki się troszkę różnią, ponieważ mamy 30, 31, 32 i 33. I mamy tutaj napisane, że są to podkłady przeznaczone dla cery zmęczonej, pozbawionej blasku. Także tak samo będę bardzo chętnie je testowała. Oczywiście za niedługo w mojej wirtualnej kosmetyczce na stronie kratex.pl te wszystkie produkty znajdziecie wraz z opinią, oceną oraz przybliżoną ceną. W paczce tych podkładów znalazło się naprawdę dużo i mam znowu tutaj kolejną serię. Tym razem jest to seria kolagenowa, nawilżająca i podkład zapewnia długotrwały i intensywny efekt nawilżenia. Jeśli chodzi o opcję kolorystyczną, to mam znowu 4 kolory: 300, 301, 302 oraz 303. Następne podkłady to podkłady mocno specjalistyczne dla cery mocno wymagającej z niedoskonałościami. Zaraz przeczytam Wam, co mamy napisane na opakowaniu. Wyjątkowy bezwodny podkład o pudrowym wykończeniu i mocnym efekcie krycia. Ja ten podkład już kiedyś u siebie miałam. Z tego co pamiętam, to nawet jest już w mojej wirtualnej kosmetyczce. Jest to podkład, który naprawdę bardzo mocno kryje i zakryje nawet takie największe niedoskonałości, bardzo duże wypryski na twarzy. Także naprawdę, tak jak mamy tutaj napisane, to jest to podkład mocno specjalistyczny. Jeśli chodzi o kolory z tej serii, to tutaj mamy 5 odcieni i mam 500, 501, 502, 503 oraz 504. Kolejno podkłady Long Cover Fluid, oczywiście też od Paez. Tutaj mam nieco więcej kolorów, ponieważ tych podkładów mam 8, mam w rękach tylko 4, ponieważ nie zmieściło mi się więcej do rąk. Wersje kolorystyczne są tu bardzo różne, bo są tutaj połówki, 1,5, 4,5, także wszystko widzicie. Zaraz Wam pokażę wszystkie odcienie na ręce. I te podkłady są podkładami o przedłużonym działaniu, przeznaczone dla cery normalnej, suchej i wrażliwej. Także tak naprawdę dla każdej cery i myślę, że dla każdej powinien się sprawdzić, jedynie nie jest przeznaczony dla cery tłustej. W paczce miałam też coś dla cery dojrzałej, podkłady liftingujące, lekkie i wygładzające. Ja na sobie pewnie nie sprawdzę, a jeżeli sprawdzę, to raczej się u mnie nie sprawdzą, bo nawet mamy tutaj podkreślone, że są to podkłady wygładzające dla cery suchej, zmęczonej, a przede wszystkim dojrzałej. Tutaj mam 5 opcji kolorystycznych. Mam numerek 100, 101, 102, 103 i 104. I myślę, że będą to faktycznie podkłady idealne dla cery dojrzałej, ponieważ jeżeli już w samej nazwie mają napisane, że są lekkie, to nie będą nam wchodziły w zmarszczki i wydaje mi się, że naprawdę będą ok. Ja dam je spróbować może mojej babci czy mamie. Mam nadzieję, że im się sprawdzą i później z ich opinii napiszę Wam opinię do kosmetyczki. Dostaję od Was bardzo wiele pytań, ponieważ osoby z cerą tłustą i mieszaną mają często problem z dobraniem podkładu, bo większość podkładów po chwili się świeci, więc tutaj mamy podkłady, które nazywają się Paez Sebum Control i są to podkłady matująco-kryjące. Mamy podkreślone, że są to podkłady idealne dla cery tłustej i mieszanej, także tak samo bardzo chętnie je przetestuję, mimo że moja cera raczej jest normalna, ale z tendencją do przetłuszczania się, także może u mnie też się sprawdzą. Tutaj mam 5 kolorków i jest to 400, 401, 402, 403 i 404. Dobrnęliśmy do końca podkładów, więc od razu płynnie przechodzę do korektorów i mam tutaj 6 różnych korektorów. Część jest rozświetlająca, a część jest kryjąca. Za chwilkę to wszystko podzielę i pokażę Wam opcje kolorystyczne. Mam 3 korektory rozświetlające i opcje kolorystyczne to 1 jasny beż, 2 naturalny i 3 zwykły beż. I te korektory, jak widzicie, faktycznie fajnie rozświetlają, nie są mocno kryjące, także idealne dla osób, które nie mają cieni pod oczami i potrzebują tylko delikatnego odświeżenia i rozświetlenia.
zbadania cery. A jeśli chodzi o te kryjące, to tutaj mamy nieco inne kolorki. Jest czwórka jasny beż, piątka średni beż i szóstka to taki różowy. Faktycznie bardzo różowy dla osób, które tą cerę mają mocno zaróżowioną i w ogóle ich cera nie wpada w żółte kolory. Po otworzeniu przesyłki moją uwagę skupiły też właśnie kamuflaże. Mam tutaj kamuflaże PAES Long Cover Camouflage. Mam cztery kolory. Przetestowałam sobie już troszkę na ręce i są faktycznie mega mocno kryjące. Jeśli chodzi o opcje kolorystyczne, to mam tutaj Porcelain, Alabaster, Warm Ivory i Sand. Także każdy znajdzie kolor dla siebie. Jak widzicie, krycie jest naprawdę fajne i konsystencja jest dosyć przyjemna. Następnie przechodzimy sobie do baz pod podkład i mam tutaj trzy bazy. Dwie to bardzo podobna seria, tutaj mam bazę wygładzającą, to jest ta biała baza, a obok baza matująca, przezroczysta. Ta baza matująca to baza silikonowa, także myślę, że będzie zapewniała efekt takiego mocnego wygładzenia. A ten trzeci produkt wygląda nieco inaczej, jak widzicie jest w takim papierowym opakowaniu. I mamy tutaj napisane, że jest to Hydro Base Under Makeup i ona hamuje procesy starzenia się skóry, działa kojąco i łagodząco, natychmiastowo ujędrnia i nawilża. Także zaraz otworzymy sobie opakowanie i zobaczymy, jak ona prezentuje się w środku. Z tego co pamiętam, jak już sobie robiłam takie małe sprawdzenie, co mam w paczce, właśnie, ona jest w słoiczku. Tak coś kojarzyłam, że jest w słoiczku, jest to taki dosyć ciężki słoiczek, ale bardzo ładnie wygląda. A w środku mam ją zapakowaną, ale nie będę nawet jej otwierała, no bo nie ma sensu sprawdzać kolorystyki, bo baza jak baza. Sprawdzi się każdemu i kolor nie jest ważny. Dostałam też produkty do demakijażu skóry i mam tutaj płyn micelarny Argan do demakijażu. On oczyszcza, nawilża, tonizuje i łagodzi skórę dla każdego rodzaju cery. A tutaj mamy płyn dwufazowy do demakijażu oczu. Bardzo kojarzy mi się z płynem bodajże z Ziai czy z Nivei. Faktycznie bardzo podobnie wygląda. Co ciekawe, dostałam też takie cztery różne oleje. Pierwszy, patrząc tutaj od mojej lewej strony, to olej z baobabu, później mamy olej z tamanu i po prawej stronie olej arganowy i olej Inca Inchi, jeżeli dobrze czytam. I są to oleje tak naprawdę, które mają zastosowanie dosyć spore. Zaraz wam przeczytam. Każdy tak naprawdę robi co innego, ale na przykładzie oleju Tamanu mamy tutaj zastosowanie stosowane bezpośrednio na skórę jako nawilżacz w połączeniu z wybranym kremem pielęgnującym. Dodatek do balsamu do ciała, także naprawdę zastosowanie jest spore. Każdy z nich ma inne działanie, niektóre nawilżają, niektóre gdzieś tam bardziej koją, łagodzą, także bardzo ciekawe, myślę, że nawet sprawdzą się na włosy. Ale będę testowała, sprawdzała i dam wam oczywiście znać już wkrótce. I mam również serum, potrójny kwas hialuronowy i już sprawdzamy, jakie jest użycie, zastosowanie. Samodzielnie jako serum, punktowo lub do wzbogacenia kremów i maseczek do twarzy, odżywek do włosów, balsamów do ciała. Także również szerokie zastosowanie. I tak samo będę stosowała, będę sobie testowała i dam wam znać. I teraz pokażę wam wszystkie produkty typu pudry, rozświetlacze, bronzery, róże. Jest tego naprawdę sporo. Żeby było szybciej, powyciągałam je już wszystkie z opakowań tych zewnętrznych, żeby po prostu było szybciej, a tak czy siak poznacie, jeżeli będziecie chcieli znaleźć te produkty, to wraz z opakowaniami macie zdjęcia na mojej stronie klatex.pl w wirtualnej kosmetyczce. I zaczynamy sobie od bronzerów. Opakowania mają identyczne, są to pudry bronzujące, czyli bronzery. I zaraz pokażę wam, jak one wyglądają w środku, jak się prezentują kolory. Pierwszy kolorek to 1P. Jak widzicie, jest raczej taki delikatny kolor. Nie jest mocno brązujący, raczej nie będzie nadawał się do typowego konturingu, tylko raczej do takiego ocieplenia rysów twarzy. Następny też bardzo jasny kolorek, 1M. Oczywiście te bronzory są w 100% matowe, nie mają żadnych drobinek błyszczących, także dla osób, które nie lubią błysku, będą odpowiednie. Jest jeszcze opcja 2M oraz nieco ciemniejsza opcja 2P. W takich samych pudełeczkach miałam też pudry rozświetlająco-kryjące. To jest mały minus, ponieważ one w kosmetyczce będą mi się mylić. Na szczęście z tyłu niby jest napisane, co to jest, no ale przez to, że te opakowania są identyczne, jak będę potrzebowała szybko w trakcie malowania kogoś, nie wiem, makijaż ślubny, weselny, gdzie muszę się spieszyć, będę miała problem, będę musiała z tyłu szukać etykiety i szukać, co to za produkt. Ale przechodzimy do kolorów. Pierwszy kolorek, który miałam pod ręką, to 3C Złoty Beż.
Oczywiście w każdym z tych pudełeczek mamy też taki aplikator. Taką gąbeczkę również z PS, mięciutką. Ja raczej wolę nakładać puder pędzlem, ale wiem, że są też zwolenniczki takich zwykłych puszków gąbeczek. Także we wszystkich produktach mamy taką gąbeczkę. Następny kolorek to 1C, ciepły beż i myślę, że to będzie kolor odpowiedni dla mnie. Przekonam się już niedługo, jak zacznę testować, ale tak coś czuję, że to będzie kolor dobry dla mnie. Mam też 3A, złoty beż, jak widzicie taki kolor mocno żółty dla osób, które mają żółte tony w swoim kolorze skóry. I coś troszkę ciemniejszego, 2C, naturalny, który zapewne będzie dobry dla większości dziewczyn. I mam też rozświetlacze w bardzo ładnych opakowaniach, nazywają się Light Boom Powder. I już tak sobie troszkę je wcześniej swatchowałam i faktycznie mają bardzo fajny efekt rozświetlenia. Zaraz Wam zresztą pokażę. Zobaczcie sami na ten błysk już w opakowaniu. Prezentuje się przepięknie. Zobaczcie, dwa ruchy palcami i tak wyglądają na skórze. Super błysk. Jeśli chodzi o tą drugą opcję kolorystyczną, to właśnie z tego Light Boom mam też taki bardziej złoty kolor. Ten to 02 Champagne, a ten wcześniejszy, który pokazywałam, to 01 Arctic. I tutaj znowu te same opakowania, ale inne produkty, na szczęście też rozświetlające. Te nazywają się Shimmer Pressed Powder i są to takie, można powiedzieć, rozświetlacze albo pudry rozświetlające, jak kto woli. I tutaj mam opcję 01 Ciepły Beż i jest to taki kolorek. Oczywiście, tak jak mówiłam, w każdym produkcie mamy ten aplikator. Tutaj mam 04 Opalony. I to faktycznie dużo ciemniejszy kolor i 02 naturalny. Jak już pokazuję te produkty w tych samych opakowaniach, to mam też bronzer, który nazywa się Mosaic Bronzer. W środku produkt wygląda jak taka dosłownie mozajeczka, jest przepiękny. Jak widzicie, ma drobinki i błyszczące, ale są też te fragmenty w tej mozaice takie typowo matowe. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie wyglądał na skórze, także nie mogę doczekać się pierwszego testu. W bardzo podobnych opakowaniach, tylko nieco mniejszych, mamy też róże. Mam tutaj właśnie trzy kolorki, jest tutaj numerek 60 i 60 prezentuje się tak. Bardzo ładny dziewczęcy róż. 61 jest nieco bardziej nasycony, taki bardziej już można powiedzieć Barbie, ale też na pewno będzie fajnie wyglądał na skórze. I trzeci kolor, 62, to taka bardziej brzoskwinka połączona z łososiem. Teraz róże w innych opakowaniach, tutaj mam 8 kolorów, także tych na szczęście nie muszę otwierać, ponieważ są one widoczne. 51 tutaj, tutaj 56, następnie 38, i 55. Tutaj po prawej mam 41, tutaj 57 i dwa ostatnie 37 i 48. Te róże w swoim składzie zawierają olej arganowy, także będą fajnie nawilżające i jak mogłyście zauważyć, niektóre są bardziej mieniące się, mają więcej błyskotek, niektóre są totalnie matowe. Także to już zależy wszystko od Waszego gustu. Przechodzimy do zwykłych pudrów matujących do twarzy. Dwa pierwsze to pudry sypkie, kolor 03 naturalny. Ciężko będzie Wam pokazać kolor, ponieważ one się za bardzo nie różnią. Mimo, że tutaj jest 03, a tutaj mam 01, to one są bardzo jasne. Obydwa. Także różnicy nie jestem w stanie Wam pokazać, ale tych produktów również jeszcze nie testowałam, więc nie mam o nich jeszcze żadnej opinii. Następnie dwa pudry idealnie nadające się do bakingu, pudry matujące. Tutaj mam puder bambusowy. Opakowanie się nie różnią, tylko z tyłu mamy napisane, który jest bambusowy, a który jest ryżowy, bo ten drugi jest właśnie ryżowy. Kolor oczywiście biały, jak to pudry bambusowe i ryżowe. I te pudry z Paese cieszą się bardzo, bardzo dobrą opinią. Bardzo wiele osób, jeżeli poleca mi jakiś puder bambusowy lub ryżowy, to mówi właśnie o tych z Paese. I mam tutaj jeszcze trzy inne pudry High Definition. Te dwa są w odcieniach 01 i 02, a ten trzeci, który mam w prawej ręce, jest pudrem transparentnym, czyli nie ma żadnego numerku koloru, ponieważ po nałożeniu z twarzy znika, zapewnia tylko mat. I zaplątał mi się jeszcze jeden puder brązujący z Sun of Egypt, czyli Słońce Egiptu. I to jest podobno taki mieniący się, brązujący puder. Jest zapakowany, ale go rozpakujemy i zobaczymy, bo jestem w sumie ciekawa. Sądzę, że właśnie skoro nazywa się Sun of Egypt, Słońce Egiptu, to pewnie będzie dawał efekt takiego opalenia cery. Och, sypieram się już tutaj. Nie lubię tych naklejek. Zabezpieczają, ale zawsze troszkę tego produktu wysypią ze środka. O, bardziej nazwałabym go chyba rozświetlaczem niż pudrem brązującym.
zobaczcie sami, bardzo delikatny efekt takiego właśnie rozświetlenia cery. Tak bym to nazwała raczej, do bronzeru bym go raczej nie kwalifikowała. Przechodzę teraz do produktów do makijażu oczu, zacznę sobie od bazy. Mam tutaj bazę pod cienie PAES Artist, jest to baza w kolorze takiego bardzo jasnego różu. Oczywiście, tak jak większość produktów z paczki, jeszcze jej nie używałam, nie testowałam, ale zapowiada się fajnie. I przechodzimy do cieni. Mam tutaj cztery paletki, które sama sobie komponowałam, dostałam tylko wkłady i sama wybierałam sobie, do której paletki włożę które kolorki. Także zaraz pokażę Wam, jak udało mi się to wszystko skomponować. A w wirtualnej kosmetyczce znajdziecie te wszystkie produkty ponumerowane. Do każdego cienia dopasowałam swój numerek. Pierwsza paletka, raczej takie jasne kolorki, róże, brązy. Myślę, że idealna do makijażu albo ślubnego, ponieważ róż przy makijażach ślubnych jest bardzo modny, albo do takich zwykłych makijaży dziennych. Kolejna paletka, to tutaj skomponowałam sobie takie raczej kolory do makijażu typu smoky, brązy i jasne beże. Do blendowania, u góry cienie z połyskiem. Oczywiście w każdej paletce miałyśmy też taki drewniany pędzelek, końcówka w kształcie języczka, więc idealny do nakładania cieni i bardzo duże lusterko, co naprawdę jest rzadko spotykane przy paletkach, bo czy paletka z Too Faced, czy paletka z Anastazji Beverly Hills, każda z nich to ma to malutkie lustereczko. Tutaj mamy naprawdę duże lustereczko, w którym możemy zrobić sobie pełny makijaż. Trzecia opcja to bardziej paletka dla takich osób bardziej odważnych, szarości wpadające gdzieś tam troszkę w niebieski, zieleń, beże i brąz. Też będzie fajna do smoki, takiego bardziej w kolorach brązu i szarości. I ta ostatnia nie jest jeszcze do końca skomponowana, ponieważ zabrakło mi cieni, ale już niedługo będę je miała, uzupełnię ją i na pewno wtedy zaktualizuję zdjęcie w kosmetyczce. Tutaj mam tylko jak na razie trzy kolorki. Dwa brązy, ten tutaj ma trzy rodzaje, trzy kolory i taki jasny, szaro-biały kolor. Następnie bardzo odważne cienie, te już są cieniami pojedynczymi. Pokażę Wam tutaj pojedynczo każdy kolor, żebyście mogły sobie zobaczyć. Ten tutaj po prawej to 660, ten 661, 687 i 662. Mam jeszcze jeden kolor, ale chciałam Wam powiedzieć, że te cienie nazywają się Kashmir Neo i są to cienie w 100% matowe. I jeszcze ten jeden, o którym mówiłam, to 654, taki intensywny fiolet. W podobnych opakowaniach mam też cienie, które nazywają się Opal i są to cienie raczej takie opalizujące. Tutaj mam Hot Summer 241, kolejno Saint Tropez 235, Candy 245, bardzo miła nazwa, Cafe Latte 238, Golden Brown 240, Frostbite 234, Melba 242, Lady of the Lake 236, aż spojrzę na kolory, Lady of the Lake, fajna nazwa. Tutaj Forest Fruits 243, Black Canary 233, Colorado 239, spokojnie, jeszcze nie koniec, jeszcze 4 kolory, czy nawet 5. Vanilla Chocolate 237, Atacama 232, Plum Pie 244 i ostatni Ice Queen 231. W paczce miałam też pigmenty, przepięknie mieniące się. Jeżeli lubicie te pigmenty z Inglota, to pokochacie te z PAES jeszcze bardziej. Niektóre z nich to też te pigmenty kameleony, które w zależności od padania światła mienią się w totalnie różne kolory. Także już Wam pokazuję wszystkie numerki, które mam. Ja tutaj się troszkę wycwaniłam, ponieważ na tych opakowaniach, na tych słoiczkach nie było napisane numerów. Numery były napisane tylko na tych opakowaniach zewnętrznych, papierowych, więc przekleiłam sobie z tyłu numerki, żeby wiedzieć, co to za kolor. Ten pierwszy kolor to Golden Brown i jest to numer 6. Jest to taki brązowo-złoty kolor. Ja zrobiłam Wam zdjęcie ze swatchami na ręce, które będzie Wam się teraz tu przez cały czas wyświetlało i obok macie też numerek każdego z tych pigmentów, ale pokażę Wam jeszcze tutaj dokładnie, jak one wyglądają. Kolejny to Stone 10 i ten kolor to taki bardziej grafitowy Stone, czyli taki można powiedzieć kamienisty. Kolejno mam Light Gold 3. Jest to taki bardzo złoty, nawet można powiedzieć miedziany kolor. Tutaj mam Pearly Peach 9, róż, White Pearl 1 i on jest raczej kiepsko napigmentowany, daje tylko efekt takiego rozświetlenia, więc taki efekt osiągniecie przy pomocy zwykłego rozświetlacza. Ale za to Frozen Sun to taki
Dokładnie tak jak jest to napisane, takie mroźne słońce. Biały, ale wpada w taki kolor złota, żółci, no bardzo fajny kolor. Na oku, do makijażu ślubnego głównie, myślę, że będzie idealny. Mam też Galaxy 7, który nie do końca mieni się jak Galaxy, więc nazwa raczej nie mówi, nie odpowiada kolorowi, ponieważ naprawdę nie widzę tutaj żadnych takich pigmentów fioletu czy kolorów niebieskich. A myślę, że Galaxy do tego zobowiązuje, więc tutaj nazwa nie do końca pasuje do koloru, co nie znaczy, że ten pigment jest brzydki, bo wcale tak nie jest. I mam też Smoke 8, jest to faktycznie taki ciemny kolor, gdzieś tam połączenie brązu, troszkę szarości, dobry do smoki. I tutaj ostatni, Terra Rosa 4. I ten kolor jest w sumie ciężki do określenia. Myślę, że jest to grafit połączony gdzieś tam z srebrem, szarością. Coś takiego. A, i w paczce zapodział mi się jeszcze jeden Grim Gables 5. I jest to kolor taki mocnej zieleni, która w świetle mieni się na taki bardziej limonkowy, złoty kolor. Też bardzo, bardzo fajna opcja. Zdecydowanie dla odważnych kobiet, ponieważ raczej ktoś, kto nie lubi kolorów na oku, nie użyje czegoś takiego. Miałam też kredki, również swatche widzicie tutaj na boku. Każdy kolor macie również podpisany. Ale pokażę Wam tutaj jeszcze same te dupki, ponieważ one są zaznaczone różnymi kolorami. Miałam też trzy rodzaje eyelinerów. Jeden to eyeliner w pisaku, nazywa się Pen Liner i jest waterproof, czyli jest wodoodporny. Mam też Paez Liquid Eyeliner i jest to zwykły eyeliner w pędzelku. Oraz Paez Liquid Deep Liner i ten ma bardziej tą taką twardą końcówkę, nie do końca pędzelek. Taki aplikator twardy, zaostrzony na końcu. I trzy tusze z trzema różnymi szczoteczkami. Pierwszy Adore. Już Wam pokazuję, jak wygląda szczoteczka. Mamy napisane tutaj na zakrętce, że jest to tusz hipoalergiczny. Taka gęsta szczoteczka, zaokrąglona. Tak jak powiedziałam, ten nazywa się Adore 3D Lash Mascara. Kolejny to Adore Carly. I tutaj ta szczoteczka zdecydowanie się różni. Jest bardziej prosta, nie zaokrąglona i troszkę mniej gęsta. Myślę, że ta będzie dobra dla mnie. Ja właśnie lubię taki rodzaj szczoteczki. Jest też Adore Volume Lash Mascara. I ta ma podobną szczoteczkę, ale troszkę, jak widzicie, zwężaną po środku. Taką troszkę w kształcie klepsydry. Gruszki. To też już zależy od Waszych upodobań i tego, jakie macie rzęsy. Jest też jeszcze jedna maskara, nazywa się Blacker Than Black Volume and Care Mascara, także będzie też nam pielęgnowała rzęsy. I ona jest mega gęsta, gruba, więc dla kogoś, kto ma te rzęsy gęste, będzie, myślę, idealna. Nie wiem, czy u mnie się sprawdzi, bo ja raczej nie mam rzęs gęstych. Mam długie, ale nie gęste. Słuchajcie, mam też coś do brwi. Pomadę, której jestem mega ciekawa, jeszcze nie miałam okazji przetestować. Też za bardzo nie chciałam wcześniej używać tych produktów, bo bałam się, że na przykład jak użyję czegoś, wezmę z tych kartoników, to potem zapomnę Wam pokazać to na filmie, bo gdzieś mi się tam zagubi w trakcie makijażu, więc mam tutaj tą pomadę. Brow Contour Pomade i jest to właśnie pomada w czterech kolorach. W każdym opakowaniu miałyśmy taki malutki pędzelek. Zaraz Wam go zresztą pokażę, ale najpierw pokażę Wam pomady. Mamy tutaj Brow Contour Pomade w kolorze 01 Taupe. Tak wygląda ten kolor. Jak widzicie, bardzo jasna opcja dla blondynek. Następnie 02 Blond, też dla blondynek, tylko troszkę ciemniejszych. I ten kolor bardziej wpada w takie ciepłe tony. Tamten był zdecydowanie bardziej zimny. Mam też 03 Brunette. I jest to taki brąz, myślę, że dobry dla mnie. Ja myślę, że dla siebie użyję albo tej 03, albo 02, którą pokazywałam przed chwilką. I ostatnia to już zdecydowanie coś ciemnego. Nazywa się 04 Dark Brunette i będzie to coś, myślę, że dla brunetek zdecydowanie. Z prawie czarnymi włosami. Powoli, bardzo powoli, zbliżamy się do końca. Teraz czas na pędzle. Najpierw pokażę Wam pędzle, które mam do makijażu twarzy, a później te, które są do makijażu oka. Mam tutaj pędzelek Paez 2P i jest to pędzelek do podkładu. Tutaj znowu miałam ten problem, bo pędzle nie były oznakowane, co jest sporym minusem, ponieważ jak dla mnie, gdzie ja maluję się też w dużej mierze dla Was, często pytacie mnie, co to za pędzel, to dla mnie jest to spory problem, ponieważ nie pamiętałabym, co to za numer na pewno. Dlatego sobie przykleiłam tutaj naklejki, które były na opakowaniach tych zewnętrznych i ten numer
papierek to 2P i tak jak powiedziałam, jest to taki pędzelek do nakładania podkładu, który nazywa się potocznie języczek. I następny to zdecydowanie pędzel do konturowania. Czy do różu, czy do bronzera, to już zależy od Was. Sami decydujecie, czym Wam jest wygodniej nakładać. I ten numer to 4P. I największy pędzel, na pewno każda z Was wie do czego? Do pudru. I ten numer to 1P. A tutaj pędzelki do makijażu oka. Ten jest do korektora. Nakładamy sobie tym w okolice oczu i jest to numerek 5P, również bardzo podobny do tego, którym się nakłada podkład, też taki języczek, tylko mniejszy. Coś do blendowania i jest to pędzelek 8P, biała końcówka zaokrąglona, kuleczkę na końcu. Na pewno fajnie spisze się przy blendowaniu. Ja już dzisiaj go przetestuję. Myślę, że wszystkie dzisiaj się przetestuję. Włożę sobie już do tej szuflady, w której mam kosmetyki do codziennego makijażu. Kolejny, bardzo fajny, takiego jeszcze nie mam w swojej kosmetyczce, ścięty. Do makijażu oka. Numer to 7P. Naprawdę, też jestem go bardzo ciekawa. Fajnie, bo jest miękki i bardzo gęsty. Ja takie pędzelki lubię. Troszkę przypomina mi w dotyku pędzelki z Make Up For Ever. Także bardzo na plus. Tutaj króciutki, ścięty, zaokrąglony, idealny do malowania dolnej powieki i jest to numerek 11P. Jedna malutka kuleczka, 12P, tak samo idealna do dolnej powieki lub do malowania takich mniejszych obszarów na górnej powiece. Dobra do blendowania, jak każda kuleczka. I tutaj dwa języczki. Myślę, że będą obydwa dobrze służyły przy nakładaniu cieni. Ten z lewej to 9P i ten to 10P. I czas na ostatni element makijażu, czyli produkt do makijażu ust. I tutaj mam pomadki, zacznę od tych Silky Matte z PAES. Mam tutaj mnóstwo kolorów, naprawdę mnóstwo. Tutaj pokażę Wam z grubsza, jak one mniej więcej wyglądają, jak się prezentują, ale mam ich naprawdę, no sądzę, że spokojnie z 20 kolorów akurat tej serii. Tutaj takie nudziaki delikatniejsze. Tutaj takie znowu wymieszane róże, nudziaki. Następnie bardziej odważne kolory, jest nawet niebieski albo nawet granatowy. I jeszcze pokażę Wam ostatnie cztery. A jeśli chodzi o swatche, to zaraz Wam je wrzucę tutaj na ekran, na filmie, ponieważ gdybym miała teraz pokazywać, otwierać każdą pomadkę, malować Wam swatche, to ten film trwałby wieki. A jeżeli dotarłyście do tego momentu filmu, to na pewno już zdajcie sobie sprawę, że jest długi. Bardzo fajna konsystencja, fajnie nakłada się na rękę. Jak sprawdzają się na ustach? Jeszcze nie wiem. Jeszcze ich nie testowałam. Jeśli chodzi o błyszczyki, to mam tutaj ich też naprawdę sporo. Zmieściły mi się co prawda w rękach, bo jest ich troszkę mniej niż tych matowych pomadek, ale tak czy siak jest ich sporo, więc tak samo zrobię jak wcześniej, czyli wrzucę Wam zdjęcia swatchy, które robiłam sobie wcześniej. I jeśli chodzi o konsystencję, to również jest bardzo przyjemna, bardzo fajna, ponieważ niektóre te błyszczyki mają drobinki, co możecie zauważyć na zdjęciu, a niektóre są totalnie bez drobinek i robią tylko taką taflę na ustach. Ja taki efekt bardzo lubię i wolę błyszczyki właśnie bez drobinek typowo. Oczywiście są błyszczące, bo są to błyszczyki, ale robią bardziej taką taflę wody, taką mokrą taflę na ustach, a nie typowo te drobinki dają ten efekt. Także bardzo fajne produkty, na pewno bardzo chętnie będę po nie sięgać. Co fajne, wśród tych wszystkich różnokolorowych błyszczyków miałam też jeszcze jeden taki totalnie bezbarwny, przezroczysty, który właśnie dodaje właśnie typowo takiego efektu tylko i wyłącznie mokrych ust. Super, naprawdę świetny produkt. W temacie błyszczyków mam też błyszczyki z PAES od Macadamian Girl. Są to błyszczyki, które opakowanie mają przepiękne, super pachną, bardzo fajnie trwałe. Aktualnie mam teraz na ustach jeden z najdelikatniejszych kolorów, jest to kolorek 4. I jest właśnie taki bardzo delikatny róż. Fajnie nawilżają usta, co jest ważne dla mnie, ponieważ moje usta po nałożeniu pomadki matowej na drugi dzień są jak wiór, więc zawsze wtedy sięgam po błyszczyki i te sprawdzają się bardzo fajnie właśnie w roli takich nawilżaczy w ciągu dnia. Jeśli chodzi o opcje kolorystyczne, to tak samo wrzucam Wam zdjęcie, ale jeżeli będziecie chciały zobaczyć też, jak one wyglądają na ustach, jak się prezentują, to na moim Facebooku udostępniłam filmik, w którym pokazałam wszystkie te kolory pomadek. I w tym filmiku, o którym przed chwilką powiedziałam, są też te matowe wersje tej pomadki właśnie Macadamian Girl Makeup. Tutaj mam więcej kolorów, o jeden więcej i tak samo jak jesteście zainteresowane pokazaniem, jak wyglądają na ustach, to wpadajcie na film, a teraz wrzucam Wam tylko i wyłącznie zdjęcie ze swatchami na ręce. Tutaj w zestawie z tymi pomadkami matowymi dostałam jeszcze lustereczko. Tak samo bardzo, bardzo podobnym designie. Jest to takie lustereczko
kolorowe, tęczowe, z tyłu napis Macadamian Girl Makeup for PS. I jest to lustereczko dwustronne. Mam także pomadki Balm Lipstick i są to pomadki nawilżające, które mają w swojej formule olej arganowy, czyli porządnie nawilżają usta. I tutaj niestety jest problem, ponieważ te pomadki za bardzo nie stawiają koloru na ustach. Bardzo, bardzo delikatnie widoczny kolor jest. Są tutaj różne kolory, różne odcienie, ale na ręce nie byłam w stanie Wam tego pokazać. Próbowałam robić zdjęcie swatchy, ale niestety ten kolor jest tak delikatny, no że niestety nie widać. Otworzę Wam teraz te wszystkie pomadki i pokażę Wam, jak wyglądają po otworzeniu zakrętek. Ale tak jak powiedziałam, one tutaj w opakowaniu wyglądają na bardzo intensywne, bardzo takie soczyste kolory, ale niestety na ustach zostawiają tylko taką bardzo, bardzo delikatną taflę koloru. I myślę, że głównym zastosowaniem ich jest właśnie to nawilżanie, nie do końca nadanie koloru. Jeszcze jeżeli chcecie zobaczyć sobie, jaki kolor to, jaki numerek, to tutaj mamy trójkę, poniżej jedynkę, obok czwórka, piątka, szóstka i dwójka. A jeszcze chciałam dodać, że te pomadki mają bardzo intensywny, bardzo taki mocno perfumowany zapach. Naprawdę, ja na początku jak otworzyłam je i próbowałam robić te swatche, to nie wiedziałam, co tak pachnie. Mówię, kurde, co tak pachnie? Akurat siostra pomagała mi w trakcie robienia swatchy. Ja się jej sama zapytałam, czy przypadkiem tam nie perfumowała czegoś, czy nie psikała tutaj, bo bardzo pachniały, a dopiero później zorientowałam się, że to te pomadki mają taki właśnie zapach. Więc jeżeli ktoś nie lubi, kiedy ma pod nosem bardzo, bardzo intensywny zapaszek, to ich nie polecam. I jeśli chodzi o pomadki, to mam tutaj pomadki niematowe, nadające połysk, właśnie z PS, które mają przepiękne opakowania. Wyglądają w ten sposób. U góry mają numerek i dodatkowo opakowanie jest zamykane magnetycznie. Zobaczcie, puszczam i ona sama... Nawet słychać, że to jest magnes. Mam ich naprawdę bardzo dużo. Pokażę Wam zresztą tutaj w opakowaniu. Jest ich naprawdę sporo, jeszcze ta. Także nie będę wyciągała każdej i pokazywałam Wam, bo one w ogóle się nie różnią opakowaniem. Wszystkie wyglądają identycznie, tylko mają różne kolory oczywiście. A kolory będziecie mogły zobaczyć już za chwilkę, bo wrzucę Wam tak samo zdjęcia swatchy na rękach. Jeśli chodzi o formułę, to tak jak powiedziałam, są to pomadki, które nie są matowe. Zostawiają taki satynowy połysk na ustach. Bardzo fajnie się aplikują i są bardzo mocno napigmentowane. I dobrnęliśmy już prawie do końca. Mam do pokazania Wam jeszcze tylko kilka kredek, co już nie będzie, myślę, długie. I tutaj pierwsza kredka to taka kredeczka przezroczysta, która nazywa się Color Adapt Lip Pencil. I z tego, co tam gdzieś wyczytałam, może się mylę, jeżeli się mylę, to oczywiście mnie poprawcie, ale nie używałam nigdy takiego produktu, więc byłam bardzo ciekawa. I właśnie z tego, co wyczytałam, to jest to produkt, który nakładamy sobie przed położeniem koloru. Nazwa też tak wskazuje, bo jest to Color Adapt, tak jakby jest to taka baza, można powiedzieć, przed nałożeniem pomadek. Ciekawe, bardzo ciekawe, będę testowała i zobaczę, czy działa. Czy gdzieś tam faktycznie służy jako baza, przedłuża trwałość pomadki. No ciekawe, ciekawy produkt. Ale przechodzę do ostatniego produktu, czyli do kredek. A w sumie to konturówek do ust. Starałam się je tutaj tak wyrównać, żebyście widziały numerki, ale chyba nie jest to możliwe, bo jest ich dosyć sporo. Oczywiście, kredka nazywa się Lip Pencil Konturówka do ust. Kolorki, tak jak z pomadkami, będą zaraz widoczne na zdjęciach, swatche na moich rękach, a teraz pokazuję Wam tylko te dupeczki, ja tak to nazywam, które mają pokazane kolory. A jeśli chodzi o konsystencję tych pomadek, które właśnie teraz widzicie na ręce, na swatchu, to jest konsystencja bardzo taka przyjemna, miękka, myślę, że bardzo komfortowa dla ust. Co jest bardzo ważne przy konturówkach, bo jeżeli konturówka jest taka tępa, twarda, to jednak te usta wtedy są takie, można powiedzieć, porowate, twarde, no i jednak nie wyglądają fajnie. I to już koniec. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie, bo jeżeli dotarłyście do tego momentu, to naprawdę musiałyście być bardzo zainteresowane. Oczywiście, jeżeli film Wam się podobał, to zostawiajcie łapki w górę, dawajcie mi o tym znać. Oczywiście zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oraz obserwowania mnie na moich innych social mediach, takich jak Snapchat, Instagram czy Facebook. My oczywiście widzimy się w kolejnym filmie. Jeżeli nie widziałyście tego lub tego odcinka, to oczywiście wpadajcie, a ja już się z Wami żegnam. Cześć!